Wrapped in a white flag over land and sea, huddled closer.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich fanów futsalu. Przed nami drugi półfinał Final Four Ekstraligi Kobiet sezonu 2018-19 pomiędzy ACTS-em Uniwersytetem Jagiellońskim a Wandą Słomniczanką Słomniki. W pierwszym meczu lepsza okazała się sensacyjnie drużyna Rolnika Głogówek, która pokonała zawodniczki UAM-u Poznań. A co będzie tym razem? Kto okaże się lepszy? Zobaczymy za najbliższe kilka minut. Na ten mecz zapraszam Państwa bardzo serdecznie Paweł Krusz i Wojciech Skucha. Zaczynamy oczywiście od składów. Na początek gospodynie, a więc drużyna UJ-u. Z numerem 33 w bramce Karolina Klabis. Z numerem 7 Kinga Wilk, to jest kapitan. Numer 10 Małgorzata Bartosiewicz. Numer 11 Natalia Sitarz. 18 to Katarzyna Ładocha. I taką piątką wyjdą na początek, a na ławce do dyspozycji trener Krzysztof Swuma jeszcze. Z numerem 21 Denisa Mochnacka, to jest bramkarka. 5 Natalia Wruber. 8 Aleksandra Nieciąg, 14 Klaudia Kubaszek, 15 Ewelina Bolko, 16 Katarzyna Włodarczyk, 17 Justyna Maziarz, 20 Izabela Tracz i 22 Anna Zapała. Wspomniałem także, że trenerem Jagiellonek jest Krzysztof Swół. Natomiast drużyna gości, a więc Wanda Słomniczanka Słomniki w następującym zestawieniu. W bramce kapitan drużyny 99 Anna Król, dalej dwójka Urszula Kowal, trójka Natalia Malota, 6 Agnieszka Karcz i 88 Julia Basta. Na ławce rezerwowych z numerem pierwszym drugi golkiper Ewa Ochniak, dalej piątka Adrena Sobolewska, 7 Wiktoria Porosło, 8 Sandra Juszczak, 16 Natalia Janus, 21 Monika Jaskółka, 22 Julia Szostak, 77 Wiktoria Pietrzyk i z numerem 95 Patrycja Grucha, czy trenerem drużyny jest pan Bartosz Knop. No i tak, co możemy powiedzieć? Pierwsze spotkanie nas bardzo zaskoczyło, to pierwsze spotkanie półfinałowe. Myśleliśmy, że UAM Poznań będzie zwycięski, że to one zagrają w wielkim finale, a tu niespodzianka, Rolnik Głogówek jest pierwszym finalistą i zespół, który wygra to spotkanie, zmierzy się właśnie z Rolnikiem Głogówek już jutro o 15. No, wspaniała jest tutaj atmosfera na hali. Tak jak przy pierwszym meczu wspominaliśmy, że jest około 200 osób, tak myślę, że teraz spokojnie jeszcze z 70 albo 80 dołączyło, tak więc naprawdę hala na Piaskich Wielkich jest wypełniona do ostatniego miejsca i czekamy na emocje. Dokładnie tak, tym bardziej to, o czym wspomniałeś, a więc to, że zawodniczki z Poznania były faworytkami, tym bardziej, że one zdobyły srebro akademickie mistrzostw Polski przed tygodniem, właśnie przegrywając finale z UJ-em, więc tak naprawdę to odpadnięcie z pierwszej dwójki jest sporo sensacją, natomiast pamiętajmy o tym, że teraz czeka nas spotkanie derbowe, obie drużyny z Małopolski, tak więc z pewnością ta walka będzie niezwykle zacięta i też cieszę to, że właśnie dużo kibiców jest teraz w hali Orła Piaski Wielkie, aby oglądać to, miejmy nadzieję, emocjonujące widowisko. Jagiellonki w niebieskich strojach, natomiast Słomniczanki na czerwono. Już za chwilę pierwszy gwizdek i zobaczymy, będzie to 40 minut emocji. Przypomnijmy, dwa razy po 20 minut rozegrają to spotkanie zawodniczki z Krakowa i zawodniczki Wandy Słomniczanki. Już czekamy na pierwszy gwizdek. A grę wznowią Natalia Sitarz i Katarzyna Ładocha, tak więc za parę sekund rozpocznie się drugi półfinał Final Four 2019 w Ekstralidze Kobiet, a więc najwyższej klasie rozgrywkowej tych rozgrywek w Polsce. Jeszcze tutaj sędzia poucza kogoś na ławce Wandy, ale to już chyba przeszłość i będziemy mogli rozpocząć to spotkanie. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale Wanda Słomniczanka Słomniki pokonała w dwumeczu AZS AWF Warszawa 3-2 i 5-3. Za to Uniwersytet Jagielloński pokonał Uniwersytet Gdański w dwumeczu 5-1 i 6-1. Natalia Sitarz już strzela gol! Ale szybko, 14 sekunda i Natalia Sitarz świętuje UJ Kraków na prowadzeniu. No i szybko nam się to otwiera, te spotkanie. Gdzieś tutaj niesygnalizowany strzał po długim rogu i Anna Król bez szans. Natalia Sitarz, która zdobyła decydującego gola w konkursie rzutów karnych na Ampach, która też powraca do zespołu po kontuzji, którą miała. Nie widzieliśmy jej od początku sezonu w lidze, a teraz piękne otwarcie i Jagiellonki na prowadzeniu. Uwaga, teraz kontra Słomniczanek, uwaga, Kowal, ale obok bramki. No ale nie mogło się to lepiej rozpocząć dla podopiecznych Krzysztofa Swuła, naprawdę. Wspaniale rozpoczęła strzelanie Natalia Sitarz, no i to troszkę wynagrodzi, z pewnością mam to poprzednie spotkanie, tam w pierwszej połowie 0-0 w meczu Rolnika z Poznaniem, 0-0 było do przerwy, potem jednak dziewczyny się rozstrzelały, się skończyło 2-1, Sitarz. Na lewej stronie jest Bartosiewicz, nie podanie w tej chwili, ucieka tam na prawej stronie też Ładocha, Wilk, Sitarz,
zablokowana jeszcze, są mi czapić w opałach. Przydał, broni teraz świetnie Anna Król, ale naprawdę teraz Jagiellonki oblegają bramkę Somiczanek niemiłosiernie. Teraz Basta, w odpowiedzi jest Wanda. Basta do środka, Basta, tupek! Ale jeszcze raz było blisko, wybija jeszcze Bartosiewicz. Ale teraz mogły się poważnie odgryźć zawodniczki Słomniczanki. Zatrzęsła się bramka strzeżona przez Karolinę Klabis, naprawdę. Basta, potężny strzał gdzieś tam pod poprzeczkę, obok słupka, okienko, pajęczynę chciała zdjąć z bramki. Tak, niewiele brakło, ale dobra odpowiedź. To może zwiastować emocje. Teraz Bartosiewicz szukała Sitarz, gdzieś chciała znaleźć tym dośrodkowaniem Natalię Sitarz, strzelczynią bramki, ale nieudane to zagranie. I znów Słomniczanka na połowie Jagiellonek. Dobre podanie, teraz Karczy broni Klabis pewnie. Ale ten początek nam bardzo zaostrza apetyt na całą resztę meczu. Tyle akcji już w pierwszych dwóch minutach. Naprawdę tempo może być zabójcze, ale zobaczymy jak to będzie. Kinga Wilk na razie. Tak, także wspaniała atmosfera na trybunach. Mamy fanów tutaj zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Tak więc od czasu do czasu wzmaga się tutaj doping. Teraz Bartosiewicz. Natalia Sitarz, no, teraz jednak to podanie było do nikogo. I już Wanda w tej chwili przy płyce z Malota. Basta. Podanie w kierunku Kowal, teraz próba zagrania do Maloty, jednak ta klepka nieudana i już Jagiellonki zmieniają całą czwórkę. Melduje się na boisku Natalia Wróbel, Justyna Maziarz, Ewelina Bolko oraz Anna Zapała. Obie drużyny grały też, już widzę, dwukrotnie i tutaj dwa razy górą były Jagiellonki. W pierwszym meczu na wyjeździe 4-1 wygrały Jagiellonki, natomiast w drugim, choćby po dwóch bramkach Justyny Maziarz, którą teraz mamy na boisku, Jagiellonki wygrały 6-1. Tak, trzeba przypomnieć, że Jagiellonki jeszcze w sezonie futsalowym nie zaznały porażki i na razie prowadzą, więc nie zanosi się Zapała, też na to. Dobre podanie teraz była blisko Ewelina Bolko, ale już Słomniczaka pęci z kontrą. Uwaga, teraz mamy przy piłce dalej Wandę, jeszcze broni Klabis, jeszcze było groźnie, ale ta próba jaskółki, a później kolejna próba w wykonaniu Szostak, niecelne. Tak, obydwa zespoły rywalizowały w Ekstralidze Polskiej Futsalu w grupie południowej, mianowicie trzecie miejsce zajęła Wanda w tej grupie, a UJ zajął miejsce pierwsze z 30 punktami w 10 spotkaniach. Wanda 17 punktów, 5 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki. Teraz Natalia Wróbel Zapała. Z Anną Zapałą. Strzał! 2-0! 2-0! Anna Zapała. Ten strzał jeszcze prześlizgnął się gdzieś po butach zawodniczek Wandy od słupka. No Anna Król po raz kolejny nie jest w stanie zaradzić tym strzałom zawodniczek UJ-u. Tak więc Anna Zapała i 2-0 dla Krakowianek. No i bardzo szybko, bo już w trzeciej minucie Słomniczanka będzie grała z lotnym bramkarzem, a więc już chyba nie mają do stracenia zbyt wiele zawodniczki Bartosza Knopa, ale naprawdę Jagiellonki zdominowały ten początek meczu i to jest teraz efekt tego, że mamy 2-0 na tablicy świetlnej. Zobaczmy teraz pod presją Zapała. Zapała, teraz uwaga. Bramka, uwaga. No teraz Pietrzyk mogła się zapędzić w kozi róg i naprawdę sprokurować kolejną bramkę dla UJ-u. Jednak teraz Słomniczanka może mówić o sporym szczęściu. Do bramki wraca już Anna Król, natomiast Jagiellonki tutaj na razie grają tak, jakby się zapowiadało na knockout. 3 minuty i 15 sekund gry za nami. To tak niewiele, a już tak dużo się zdarzyło w tym spotkaniu. Bramki Natalii Sitarz i Anny Zapały. Czekamy teraz na wznowienie gry. Tutaj jest jakiś problem bodajże z parkietem, jest chyba zbyt śliski i trzeba będzie go wytrzeć. Ale czekamy jeszcze na kogoś, kto by się tym zajął. Kto znajdzie mopa. I już mamy kogoś właśnie z mopem w ręce, za chwilkę będziemy też mieli przetarcie parkietu. Myślę, tam chyba przy linii bocznej, przy tym kwadracie dla szkoleniowca, tam jest jakiś problem. Natomiast oczywiście gdyby zdarzyło się tak, czego nie życzymy, że któraś zawodniczek w tym miejscu by upadła i ten parkiet byłby śliski, to wtedy naprawdę to grozi dużymi konsekwencjami i też nawet może być uraz efektem takiego upadku. Ale już gramy. I już Słomniczanka.
Już tak. Strata! Maziarz, ale nie skorzystała z tego. Nie ma faulu, Maziarz przy piłce, Maziarz! Broni król! Jeszcze Słomniczaka próbuje wybijać, teraz Pietrzek uważny, natomiast tutaj poważny błąd w wykonaniu chyba Moniki Jaskółki. Tak dosyć tutaj nieuważnie grają zawodniczki Wandy, no ale też presują Jagiellonki. Ciężko się oprzeć takiemu pressingowi, coś tutaj zrobić. Zapała zablokowana teraz, jeszcze Słomniczaka próbuje wyjść z własnej defensywy. Na prawą stronę teraz piłka poszła, uwaga, jeszcze tutaj świetna interwencja w obronie Eweliny Bolko i wybija ona na linię boczną. A próbowała teraz przedrzeć się Lilia Szostak. Już zmiana w drużynie Wandy, schodzi Juszczak, w jej miejsce ponownie melduje się Urszula Kowal. I jednak piłka na Jagiellonek z własnej połowy z linii bocznej. Bolko. Wróbel. Maziarz. Jest tutaj Natalia Wróbel, budują te akcje od tyłu, pozycyjnie będą grać Jagiellonki, także Karolina Klabis włączona w te akcje. Maziarz. Górna piłka, jednak dobrze ustawiona Pietrzyk, jeszcze jest Wróbel. Wróbel do Bolko, gol! 3-0, Ewelina Bolko! Natalia Wróbel asystuje i 4 minuty 10 sekund tego spotkania, a my już mamy 3-0. Na razie Słomniczanka jest na deskach, ale jeszcze nie ma nokautu, natomiast no, taka sytuacja już jest nie do pozazdroszczenia. 3 gole dla Jagiellonek w pierwszych 4 minutach, to jest piorunujące rozpoczęcie i teraz mamy czas właśnie dla drużyny gości. Bartosz Knop wziął czas. A pytanie, co on tutaj może powiedzieć swoim dziewczynom, bo zostały stłamszone. No, UJ na razie tutaj festiwal mocy, siły pokazują także innym zespołom, które już rozegrały swoje spotkania przed chwilą, że właściwie no, innym zespołom, Rolnikowi pokazuje, że one mają tutaj ochotę zagrać w finale i mają ochotę wygrać całe Final Four. No zobaczymy, na razie no wspaniale nam się otwiera ten mecz, no i to zwiastuje tylko jeszcze większe emocje w dalszej części spotkania. Natomiast w pierwszym fragmencie tego meczu, w pierwszych 4 minutach Jagiellonki zrobiły to, co udało się zawodniczkom z Poznania i Głogówka przez całe 40 minut, a więc już zdobyły 3 gole. Zatem mamy kolejne 3 bramki w tym Final Four, natomiast dokąd nas to zaprowadzi, to pokaże czas. Na razie zapowiada się na to, że wynik może być naprawdę bardzo, bardzo wysoki, ale jednak Słomniczanka wciąż, mimo tego niekorzystnego wyniku, ma bardzo dużo czasu, aby te straty chociaż albo zmniejszyć, albo odrobić w całości. Tak, tak, czasu jest jeszcze bardzo sporo. Rozpoczynają od środka. No i mamy lotną bramkarkę na boisku, więc bramka Wandy jest pusta. Pietrzyk do Basty. Po obwodzie do Kowal broni, Klabis ma pustą bramkę, Klabis, ale piłka nie, jednak to nie będzie w obok bramki. Oczywiście próba jak najbardziej słuszna, bo wiadomo było, że ta pusta bramka jest takim przyczynkiem do tego, aby pokusić się o strzał z własnej bramki. Wysoko Jagiellonki, teraz na boisku Tracz, Nieciąg, one się zameldowały, także Klaudia Kubaszek i Katarzyna Włodarczyk. I Pietrzyk teraz zmuszona pod presją Aleksandry Nieciąg do błędu, mają piłkę Jagiellonki, Włodarczyk. Piłka teraz do Tracz. Kubaszek do Tracz. Już tutaj zmieniają się pozycjami Jagiellonki. Próbują teraz rozmontować obronę Słomniczanki, ale jednak strata, błąd indywidualny Izabeli Tracz i mają piłkę zawodniczki gości. Basta, znów wysoki pressing Jagiellonek, Nieciąg. I to daje efekty. Tym razem błąd Agnieszki Karcz i coraz bliżej bramki Słomniczanki jesteśmy teraz pod koniec tej 5 minuty. Włodarczyk z linii bocznej, do Nieciąg, gubi piłkę zawodniczka UJ-u, teraz Słomniczanka odzyskuje, ale na chwilkę tylko Nieciąg, zamieszanie teraz pod polem karnym, jeszcze Nieciąg na lewej stronie. Ostre teraz wejście, ale bez faulu. Mimo wszystko piłka dalej dla Jagiellonek. Natomiast posiadanie piłki UJ-u jest tutaj porażająco wysokie, Kubaszek. To Tracz, Włodarczyk, zbiega już do Kubaszek na prawej stronie. Kubaszek faulowana, tak, to musi zostać odgwizdane. I mamy chyba, nie wiem czy kartka, ale chyba nie, tylko upomnienie sędziego. Słownie tutaj upomni Bastę sędzia. Natomiast już teraz chyba każdego w ogóle zagrania będą próbowały się imać
piłkarki są mieczanki, aby powstrzymywać Jagiellonki. Teraz przejęcie. Kowal. Ale niecelnie i będzie piłka wyznawana przez Karolinę Klabis. Teraz tutaj Natalia Malota pokrzykuje do koleżanek, że zostajemy, że będą naciskać wysoko już od początku, ale to się nie udaje. Tracz teraz, tutaj ciekawe podanie, jeszcze Ola Nieciąg. Uwaga, podanie jest Włodarczyk. Włodarczyk, broń król. Jeszcze Włodarczyk, ale odpuściła piłkę, teraz mamy wznowienie z linii bocznej. Kubaszek. Włodarczyk, tracz. Przejmują strata i Malota. Malota w kontrze jest Słomiczanka, jednak podanie niecelne i strata. Znów Klabis. Klaudia Kubaszek teraz ciekawym, sprytnym lobem znajduje tutaj Włodarczyk. Tracz. Nieciąg, dobra piłka Włodarczyk. Gdyby teraz to lepiej oponowała, a naprawdę mogła być piękna bramka piętką i też mogło być 4-0. Wspaniałe podanie Oli Nieciąg. No tutaj Katarzyna Włodarczyk, gdzieś ta piłka się zawieruszyła między nogami i nie udało się jej tego opanować. No już teraz taka tiki-taka w wykonaniu Ujotu. Bawią się teraz piłką zawodniczki Krzysztofa Swoła, już kolejna zmiana, tym razem ta podstawowa czwórka, więc z Kingą Wilk na czele. Ładocha. Jest też Sitarz i Bartosiewicz. Do Bartosiewicz właśnie teraz piłka była kierowana, jednak wypijają zawodniczki Słomiczanki. No teraz tutaj bardzo energicznie Bartosz Knop zachowuje się przy ławce trenerskiej. Pokrzykuje do swoich zawodniczek. Jak mają kryć, jak się bronić przed tymi zabójczymi atakami Jagiellonek. Bartosiewicz, niecelnie, ale jest Sitarz, wycofuje do Kingi Wilk. I faulowana kapitan Jagiellonek. Mamy kolejny faul, już drugi w wykonaniu Słomiczanki. No przypomnijmy tylko, że dopuszczalnych jest 5 przewinień. Każde kolejne, 5 przewinień na połowę, każde kolejne przewinienie, 6 i 7, każde kolejne to przedłużony rzut karny z 10 metrów. A tym razem mieliśmy reprymendę dla Urszuli Kowal, która faulowała Kingę Wilk. I już Wilk, daleka piłka w kierunku Ładochy, zobaczmy, Sitarz się tak niecelnie. Ale pomysł był dobry, jednak zawiodł wykonanie w tym momencie. Tak, już Natalia Sitarz szybko się przemieszcza, co ona już była w innym miejscu. Katarzyna Ładocha zapamiętała jeszcze jej stare ustawienie i raz przejęcie Bartosiewicz, jednak... Tak, teraz Ładocha i trzeci faul, no i mnożą się te faule i mnożą się problemy Wandy Słomniczanki, Słomniki. Tym razem Agnieszka Karcz faulowała i już jesteśmy na połowie Słomniczanki. Odległość powiedzmy już w miarę stosowna do nawet uderzenia na bramkę Kinga Wilk, zobaczmy. Jest takowe uderzenie, broń król. Mocna próba, mocne uderzenie, jednak na posterunku golkiperka Słomniczanki. Jeszcze walczą teraz zawodniczki w powietrzu, Sitarz, Jagiellonki znów w ataku, Ładocha. Jest z przodu Bartosiewicz, Ładocha, strzał, król sparuje piłkę nad bramkę, mamy rzut rożny. Ciekawy strzał teraz z dosyć daleka, mimo wszystko bardzo celny, gdzieś tam zmierzał w okolice prawego okienka bramki strzeżonej przez Annę Król, jednak ta była czujna. Mają teraz komfort zawodniczki Łotu z powodu takiego wysokiego wyniku, żeby próbować różnych zagrań, różnych uderzeń na bramkę. Teraz Kinga Wilk i Kowal na aut. 7 minut i 1 sekunda za nami tej pierwszej połowy. Jeszcze piłka będzie dla Jagiellonek. Natalia Sitarz wznowi z autu. Bartosiewicz. Teraz szeroko Kinga Wilk na prawej stronie. Przez Klabis grają Jagiellonki. Dobra piłka. Oj, jednak niebezpiecznie. Przeciągnięta teraz przez bramkarkę. Najlepszą golkiperkę niedawnych akademickich mistrzostw Polski w Opolu. Tam broniła świetnie Karolina Klabis, również ona wybroniła w konkursie rzutów karnych tą jedenastkę, która przesądziła o losach tytułu dla Jagiellonek, ale o tym za chwilkę. Teraz strzał zablokowany, a strzelała Julia Szostak, już Klabis. Kinga Wilk teraz znajduje tutaj Natalię Sitarz, no bardzo dobrze się rozumieją Jagiellonki, oj teraz jednak strata. I tym samym rewanżują się zawodniczki Słomniczanki, również one tracą piłkę, która ląduje na aucie i już kolejna zmiana całej czwórki w drużynie Łotu. Teraz mamy na boisku Maziarz, mamy również Wróbel, jest Zapała i Ewelina Bolko. Maziarz. Klabis. Pietrzyk, ale dosyć nerwowe wybicie, taka trochę interwencja powiedzmy
nie do końca taka, powiedziałbym, wyważona zapała, jednak zrywała ta piłka na puste pole. I od bramki Anna Król. No troszkę nam się uspokoił ten mecz po tych szalonych 4 minutach, w których padły te 3 gole. Też jakby Jagiellonki mają już świadomość tego, że wynik jest korzystny, ale w natarciu teraz zawodniczki Wandy. Pietrzyk, daleka piłka w kierunku Szostak, jeszcze jest zawodniczka Słomicza na krzepnicę. Już tak strzał! Klawis broni, jeszcze okazja, ale teraz to dobitka Jaskółki, niecelna, jednak w końcu to był taki pierwszy moment, naprawdę, kiedy mogły poważnie zagrozić Jagiellonkom zawodniczki Wandy. Tak, teraz wzmogli się kibice, którzy przyszli tutaj oglądać Wandę Słomniczankę. Poklaskują, pokrzykują, są zadowoleni z tego, że w końcu ich zawodniczki podeszły trochę wyżej, oddały jakiś groźny strzał. Teraz Anna jest piłka pod nogami Zapały, Zapała zablokowana teraz przez Pietrzyk. Kolejny stały fragment gry dla Jagiellonek, tym razem będzie to, jeżeli dobrze zauważyłem, rzut rożny. Ale o tym przekonamy się za chwilkę, kiedy do piłki podejdzie Justyna Maziarz. Jednak zdobienie z autu, a więc moje wrażenie takie na początku było lekko złudne. Natomiast jest przed polem karnym Bolko, jest też Wróbel, która może uderzyć. Też bardzo brankoszczędna zawodniczka w tym sezonie. Zobaczmy, Zapała po bloku chyba, jednak nie. Niewiele nad poprzeczką przeszedł ten strzał. Juszczak do Pietrzyk. Na prawej flance jest Szostak, ale na razie do niej piłka nie dociera. Strata teraz Jaskółki, uwaga, zobaczmy Bolko. Do Zapały i czwarty faul, a więc już zbliżamy się do tego marginesu dopuszczalnych fauli bez rzutu karnego przedłużonego dla Wandy. Faulowała Jaskółka, no tutaj dosyć niepotrzebnie najpierw strata, a potem próbowała się ratować faulem. Justyna Maziarz ustawiła sobie piłkę i aż dwuosobowy mur, jak na taki, na taką odległość właśnie. Teraz jednoosobowy. Teraz jednoosobowy. Maziarz, oleż teraz znokautowana przez zawodniczkę UJ-u Sandra Juszczak, no i chyba bez interwencji medycznej się nie obędzie w tym przypadku. No to był potężny strzał, tutaj przyjęła prosto na twarz Sandra Juszczak. Mówiliśmy już o takiej terminologii bokserskiej, no tutaj knockout naprawdę pełną parą. Potężna bomba od Justyny Maziarz posłana w kierunku bramki, no i tutaj przyjęła niestety dla niej na twarz to uderzenie Sandra Juszczak. Miejmy nadzieję, że zawodniczce Wandy nic poważnego się nie stało. Najgorzej w takich momentach, żeby piłka tam nie trafiła gdzieś oka. Dokładnie. Bo wtedy są naprawdę duże problemy. Ale już brawa dla zawodniczki Wandy. Też pamiętam z półfinałowego turnieju Ampów w Krakowie w styczniu, że to też była zawodniczka, która no, naprawdę poświęcała się dla drużyny. Też lekki uraz w jednym z meczów zanotowała, ale grała dalej, więc to jest bardzo waleczna zawodniczka. Zobaczmy teraz Jagiellonki, Zapała, zablokowana teraz przez Pietrzyk. Jeszcze wybijają piłkarki Wandy. No i teraz obroniły się. Ale dosyć łatwo Jagiellonki sobie znajdują te pozycje, powiedzmy, klarowne do strzału. Jednak potem szybka strata Wandy i już Jagiellonki mają kolejną okazję do ataku. Maziarz. Jest po prawej Natalia Wróbel. Natalia Wróbel już wjeżdża między zawodniczki Wandy. Wróbel podaje do Bolko. Maziarz obok bramki. Oj, gdyby to się zakończyło bramką, to by była piękna akcja, naprawdę. Teraz zespołowo rozegrały to zawodniczki w niebieskich koszulkach. Mówiłem o tym, że Maziarz lubi strzelać przeciwko Wandzie. Już w ostatnim meczu przeciwko tej drużynie zdobyła 2 gole z 6 dla drużyny Jagiellonek, a więc ma patent na piłkarki ze Słomik. Teraz Justyna Maziarz. Natalia Wróbel. Przypomnijmy, że oba zespoły już spotkały się w Final Four, mianowicie rok temu zakończył się ten mecz. To był mecz o 3. miejsce wtedy. Teraz strzał groźny, Basta uderzała. I ten mecz wówczas skończył się wynikiem 8-4 dla UJ-u, także też wiele bramek. Jagiellonki już z kolejną czwórką na boisku. Klawis, daleka piłka w kierunku teraz Izabeli Tracz. Jeszcze Słomniczanka musi się wybronić. I jest aut właśnie dla nich. Przypomnijmy też, że obecnym mistrzem Polski jest TS Row Rybnik, który jednak
nie obroni tytułu, bo nie ma tutaj zawodniczek z Rybnika na Final Four, więc będziemy mieli nowego mistrza. Kubaszek przejmuje Bastad, już się Soluszanka próbowała teraz szybkiego ataku, jednak Malota teraz dobrze odcięta przez Aleksandrę Nieciąg od przejęcia piłki. I to właśnie Nieciąg zacznie od linii bocznej. Klabis ucieka, tam Kubaszek zauważyła to golkiperka i tu zobaczmy Klabis górą Król. Teraz dobrze wybiega przed zawodniczkę Jagielonek. Basta do Malot, ale Nieciąg przecina to podanie, jeszcze Kubaszek bez faulu, przejmuje to Włodarczyk. Włodarczyk, ambitna Włodarczyk akcja. Teraz sama. Jednak... przy narożniku. Zobaczmy. Dobre zagranie, ale oj, teraz wspaniałe zagranie. Świetnie znalazła takim lekkim lobem, może powiedzieć, bo to nie była aż tak wysoka piłka, ale idealnie skrojona na woleja. Jednak Izabela Tracz tutaj jakieś niecelne uderzenie. Nie trafiła tą częścią stopy, którą chciała. Tracą piłkę znów zawodniczki Słomniczanki, tym razem to Urszula Kowal straciła tę piłkę i już Jagiellonki w kolejnym ataku pozycyjnym. Kubaszek teraz na lewej stronie do Tracz, jest także Nieciąg, a więc klepka między tymi zawodniczkami. Nieciąg teraz pressing Maloty, dosyć wysoko. Ale wychodzą z tego wspaniale Jagiellonki. I teraz równie świetnie spisała się w obronie tak, Agnieszka Karcz. Gdyby brawa nie to, Agnieszki Karcz, to tutaj cała autostrada byłaby dla... Katarzyny Włodarczyk. 3-1 by już w kierunku bramki, dokładnie Jagiellonki. Tak. Tak więc teraz znakomita interwencja w obronie piłkarki Słomniczanki, jednak jest to rzut rożny dla Jagiellonek. Kubaszek broni Król, pewny strzał, pewna obrona właśnie tego strzału i już pędzą Słomniczanki na bramkę UJ-u. Zobaczmy Malota, Karcz, zamarkowane uderzenie, jednak Karcz jeszcze próbuje szarży na prawe flance. Znów teraz świetna interwencja defensywna teraz Izabela Tracz. Jagiellonki jednak świetnie się asekurują w obronie. Przejście jednej zawodniczki nie oznacza, że już do bramki jest tutaj jakaś autostrada, tylko od razu wyrasta kolejna i kolejna zawodniczka, także naprawdę no, są świetnie poukładane. I teraz bronić w polu karnym będą w drużynie Jagiellonek Wilk, Bartosiewicz i Tasi Ładocha, a więc znów ta podstawowa czwórka. Już Słomniczanka z piątym bramkarzem w postaci Moniki Jaskółki. Basta, Jaskółka już zbiega na ławkę rezerwowych. Uwaga, jeszcze okazja, pusta bramka przez chwilkę, już wraca Król. Strzał i gol! Bożata Bartosiewicz! No wspaniale teraz załatwiła tutaj całą drużynę Wandy lewą nogą, gdzieś za połowę strzał. Nie zdążyła bramkarka. No i teraz ten powrót Anny Król na marne. Jest 4-0, przelobowana golkiperka Wandy Słomniczanki, Słomniki i Jagiellonki znów powiększają prowadzenie w 12 minucie meczu. Jagiellonki dają koncert w tej pierwszej połowie. Naprawdę grają wspaniale, jak z nut. I teraz Sita, to jest pusta bramka i kolejny gol! O tym mówiłem, tutaj jest koncert. Naprawdę, no co za wspaniała dyspozycja dzisiaj Jagiellonek i ogólnie przez cały sezon, one jeszcze bez porażki. I kroczą pewnie do finału. W tym momencie na tablicy świetnej Manita dla UJ-u 5-0. Teraz Natalia Sitasz na liście strzelczej. No i to już jest potężny cios. Niemal nokautujący Słomniczankę i chyba ciężko będzie im się podnieść. Zobaczmy, znów wysoki pressing Jagiellonek, które grają teraz bez z dużą faulu. Swobodą. Bartosiewicz do Wilk. Już ucieka prawą stroną Ładocha. Zobaczmy Wilk. Na razie po obwodzie do Sitasz. Bartosiewicz. Sitasz. Ma dużo miejsca piłkarka UJ-u, jeszcze Ładocha. No i strata. Jednak tutaj duży komfort mają, jeżeli chodzi o wynik piłkarki Krzysztofa Swoła, więc z pewnością ta strata nie będzie aż tak bardzo bolesna dla nich. Szeroko grają Jagiellonki, bardzo rozciągają tę defensywę Wandy Słomniczanki. To jest chyba ten coś, co najtrudniej opanować. Zobaczmy, Basta strzał jednak tutaj. Bez szczęścia w tej chwili zawodniczka z numerem 80. Ale próbują, bardzo dobrze, że próbują. Muszą tutaj strzelać, muszą odrabiać, zmniejszać tę stratę, bo ona jest na razie ogromna. Kinga Wilk, znów Sitasz. Bartosiewicz. Sitasz w dryblingu, traci jednak piłkę zawodniczka UJ-u, już Basta.
ale z przodu jest tylko Kowal. Musi wycofać piłkę do tyłu. Zobaczmy, teraz dużo miejsca ma na lewej stronie Kowal. Kowal szukała teraz takiego podania zwrotnego do Wiktorii Pietrzyk, jednak ta piłka przebiega przez całą linię bramkową i mamy piłkę na aucie. Wznowienie dla UJ. Za małymi siłami atakują zawodniczki w czerwonych strojach, bo tutaj były tylko dwie piłkarki z przodu, mianowicie dwie inne zostały w defensywie, żeby obronić się przed ewentualną kontrą Jagiellonek. No tutaj trzeba już bardziej ryzykować. Natalia Wróbel, świetna klepka teraz z Maziarz. Wróbel. I teraz dobiega do tej piłki jednak tak na dużym ślizgu, bym powiedział. Ta próba uderzenia i broni Król. Teraz zobaczmy kolejną akcję Słomiczanek, która jest powstrzymana. Przejęcie Bolko, ale Pietrzyk jest tutaj na posterunku. Jednak znów taka bardzo nerwowa interwencja w obronie Wiktorii Pietrzyk i znów strata na rzecz Jagiellonek. Anna Zapała przy piłce. Maziarz do Bolko. Wróbel. I tutaj jednak troszkę za wysokie podanie. Zapała pokazuje niżej po ziemi. Zapała, która też podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Akademickich była w piątce turnieju, a więc to jest bardzo wyróżniająca się postać. Natomiast czy zdobędzie dzisiaj bramkę, zobaczymy. Do końca jeszcze niecałe 7 minut. Przypomnijmy, 5-0 prowadzone Jagiellonki w półfinale Final Four Ekstraligi Kobiet w futsalu przeciwko Wandzie Słomiczanki Słomiki. Teraz bardzo niedokładnie Sandra Juszczak tutaj gdzieś próbowała znaleźć koleżankę, ale za daleko i za mocno. Klabis, teraz próba przepuszczenia przez Zapałę w kierunku Natalii Wróbel, jednak piłka wychodzi za linię końcową. Juszczak wróciła do gry, a więc brawa za ambicje po tym ciężkim uderzeniu, kiedy została zakotowana piłką lecącą do kierunku. Nie została znokautowana, to był tylko jednorazowy cios, ale na szczęście wróciła do gry. I to oczywiście cieszy, że już mamy na boisku zawodniczkę z numerem 8 w drużynie Wandy. Na razie UJ, Maziarz, Zapała. Wróbel teraz uprzedzona przez Karcz, ale piłka od Juszczak niecelna i mamy wznowienie przez Jagiellonki. Przy piłce Ewelina Bolko już szuka długim podaniem Natalii Wróbel. Tej trochę odskakuje piłka, ale nic sobie z tego nie robi. Ona. Dobre podanie. Bolko, Wróbel zablokowana teraz. Trochę zaplątała się teraz piłka pod nogami Natalii Wróbel. No i teraz fura szczęścia. O tym mogą mówić zawodniczki Wandy, bo było gorąco pod bramką. W ostatnim momencie tam jakiś ofiarny ślizg uratował zawodniczki Wandy od szóstego trafienia dla Jagiellonek. Wróbel. Zapała. O i teraz daje jakieś lekkie nieporozumienie. I znów wysoki pressing Justyny Maziarz. Tym razem piłka przedarła się na połowę Jagiellonek. Jest akcja teraz ze strony Szostak, ale przejmuje to UJ i na tyle skutecznie, że od bramki Karolina Klabis. Na boisku teraz meldują się Maziarz, Tracz, Nieciąg i Włodarczyk. Nie ma faulu, gramy dalej. Maziarz, jednak strata. Ola Nieciąg świetnie w defensywie i jeszcze chciała tutaj rozpocząć, zainicjować akcję ofensywną po tym przejęciu, ale boisko się dla niej skończyło. Już Wanda, Pietrzyk do Juszczak. I teraz nie opanowała tej piłki Julia Szostak. Kolejne wznowienie z autu dla Jagiellonek. Kubaszek, strata. Szostak. Jednak... I także strata. Oj, teraz świetne podanie. Uwaga, będzie Ola Nieciąg. Nieciąg, mija bramkarkę jednak. Piłka już wraca pod rękę Anny Król. Golkiperka tę piłkę łapie, jednak potem strata Wandy i mamy kolejny atak i właściwie szansa na atak dla UJ-u. Ale znów było gorąco pod bramką Wandy. Nieciąg miała świetną okazję teraz na szóstą bramkę dla swojej drużyny. Klabis. Tracz. Do Kubaszek. Teraz próba pressingu ze strony Wandy, jednak Jagiellonki poradziły sobie z tym naporem rywalek. Klaudia Kubaszek, Karolina Klabis, czy będzie długie podanie? Nie, jednak krótkie tutaj jest Włodarczyk. Kasia Włodarczyk.
nie ciągnął. Ona przegrała pojedynek z Król przed chwilą, ale już Jagiellonki z kolejnym atakiem. Tracz! Teraz Wanda, wychodzą kontrą Somiczanki 2 na 4, ale już to zagranie musiało zwolnić akcję. Jeszcze już tak. Kubaszek. Strata i Kubaszek. Zobaczmy, sam na sam pędzi Klaudia Kubaszek. Za daleko wypuściła piłkę teraz Król. Lepsza w tym pojedynku. Na boisku w drużynie Wandy już jest. Uwaga, teraz do Pietrzyk. Klabis, dobre wyjście. Zobaczmy! Oj, oj, oj. Zostawiona tam Kubaszek. No gdyby lepiej przyjęła, to naprawdę tutaj by miała autostradę. Mogła być teraz bramka z niczego tak naprawdę dla UJ-u. Dokończę myśl, na boisku w drużynie Wandy Janus i Sobolewska pojawiły się przed chwilą. Natomiast tutaj naprawdę UJ nawet z takich okazji może skorzystać i może zdobywać kolejne bramki. Wilk do Bartosiewicz, znów ta pierwsza czwórka UJ-u na boisku. Znów Kinga Wilk, Sitarz. Próba klepki do Bartosiewicz, Król jednak jest szybsza. Już Sitarz pressingiem, znakomita teraz próba mogła to być ze strony Natalii Sitarz. Uderzenia na bramkę Anny Król, jednak boisko już wydało się za krótkie i jest piłka pod nogami w posiadaniu Wandy. Sobolewska. Teraz czujnie w obronie Kinga Wilk wypchnęła swoją rywalkę, w związku z czym Wanda od linii bocznej musi zacząć grę. Kowal. Sobolewska. Obok niej Wilk, teraz Karcz. Przez dłuższy czas utrzymują się teraz zawodniczki Wandy. Tego dawno nie widzieliśmy. Sobolewska znów, piłka jest pod nogami tym razem Janus. Dobre zobaczmy. Podanie. Karcz jednak teraz dobrze Sitarz. I Jagiellonki wbijają na linię boczną. Do końca tej połowy 2 minuty i 45 sekund. Zobaczmy, uwaga, strzał. Kowal zablokowała Wilk, teraz Bartosiewicz. Goni ją Urszula Kowal, Bartosiewicz, ale ona wycofała bez faulu. Chociaż tutaj mamy przerwę w grze, ponieważ ucierpiała Urszula Kowal w tej sytuacji. Mamy teraz chwilkę oczekiwania, jaka będzie decyzja, czy będzie pomoc medyczna potrzebna. Chyba nie, jednak już nie. Chyba wstaje Urszula Kowal, dostaje oklaski od trybun, od ławki rezerwowych i wraca do gry. Oczywiście piłka dla Jagiellonek, one miały piłkę przy nodze w momencie zatrzymania gry i już Kinga Wilk do ładochy jednak powstrzymuje ją Janus i piłka jest na aucie. Pokazuje się Bartosiewicz, teraz pływa tutaj z takim odejściem, obrotem od razu. Jednak skończył się dla niej parkiet. Kowal. W kierunku Sobolewskiej. Kinga Wilk teraz szybsza. Piłka wciąż dla Wandy, ale na połowie UJ-u. Strzał Karcz, jednak zablokowany. Jeszcze tutaj Kowal walczyła o to, żeby być przed Bartosiewicz i oddała strzał na bramkę jednak. I mamy rzut rożny. Tak, po tym bloku piłka jest w narożniku teraz w posiadaniu Wandy Somiczaki. A więc kolejna okazja na bramkę, na razie honorową, ale bramkę, która otworzyłaby konto bramkowe drużyny Wandy w tym meczu. Zobaczmy, jeszcze jest wybicie ze strony Jagiellonek i teraz dobrze w obronie Katarzyna Ładocha. Końca spotkania, nie spotkania, tylko tej pierwszej połowy. 2 minuty i 8 sekund już od dłuższego czasu, od myślę jakoś 6 minut tego efektywnego czasu gry. Mamy wynik 5-0. Karcz w kierunku Sobolewskiej, opanowała piłkę zawodniczka Wandy. Jeszcze Kinga Wilk dobrze nacisnęła rywalkę i jest przejęcie przez UJ. Klabis. Wysoka Klabis, piłka w kierunku tam Kingi jest Wilk. Oj, oj, oj. Ale teraz się chciała zabawić Kinga Wilk taką piętką, naprawdę już chciała z taką zabawą. Brazylianę. Zobaczmy, faulowała teraz Sitarz. Albo ręka. Drugie przewinienie zawodniczek UJ-u. I teraz w tej połowie roszady w obu zespołach, a więc to szachowanie sił, ta rotacja składu jest teraz właśnie widoczna przez nas w obu drużynach. Oczywiście cały mecz jak na razie
grają praktycznie bramkarki tylko i wyłącznie, zarówno Krabic, jak i Anna Król, chyba że Wanda gra w piątkę w polu z lotnym bramkarzem. Oj, 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 tutaj Pietrzyk myślała, że Juszczak będzie w stanie opanować to podanie, ale ona była za daleko od piłki. Ewelina Bolko. Maziarz. Teraz naciskają tam dwójka zawęczek bandy, przejęcie Jaskółka. Zablokowana teraz przez Nieciąg. Przez Zapałem, przepraszam. I piłka na aucie. Teraz Wanda ma okazję do skontrowania ataku. Pietrzyk, zablokowana, Zapała. Zapała kontra. Pietrzyk broni Król. Kolejne uderzenie Jagiellonek. Po takim szybkim przejęciu piłki na połowie boiska. Nie chciała wchodzić w drybling. Anna Zapała stwierdziła, że odda. Szybki strzał. Jednak Ania Król była na to przygotowana. Teraz Maziarz. Maziarz z Zapałą. Oj, z pierwszej piłki jednak za mocno. Już Wanda, Juszczak. Daleka piłka w kierunku Szostak, jednak wraca futbolówka na połowę Wandy i teraz przy linii bocznej Jaskółka wznowi grę. Zapała. Piłkę teraz ma UJ, Anna Zapała, ale teraz traci ją na rzecz rywalek. Zobaczmy, jeszcze jest okazja, Juszczak. Juszczak jeszcze przy piłce walczy tam z dwoma zawodniczkami UJ-u. Nie udało jej się do końca pierwszej połowy, 25 sekund, czy jeszcze tutaj coś się wydarzy, czy będzie jeszcze jakaś akcja bramkowa? Maziarz, ależ teraz chciała to skierować do bramki z ostrego kąta, jednak bezskutecznie tym razem. I zobaczmy, jeszcze jedna okazja mogła być dla Wandy w tej połowie na akcję bramkową, jednak zaprzepaszczona strata. Już Justyna Maziarz, ostatnie sekundy pierwszej połowy. Maziarz, niedokładne podanie i jeszcze Wanda musi tutaj oddawać strzał, bo już dwie sekundy do końca i zaraz syrena, tak. Zawyła właśnie syrena, która oświadczyła koniec pierwszej połowy. No i 5-0 dla UJ-u. Nie wiem, czy pamiętasz wszystkie strzelczynie UJ-u. Ja wiem, że pewno Anna Zapała strzeliła bramkę. Bartosiewicz na pewno strzeliła bramkę. Sitarz. To tak. Też zdobyła gola. I to już są schody, powiem szczerze. Ale oczywiście tutaj sprawdzimy to w przerwie. Tak zasięgniemy więc tutaj języka, też spytamy się innych, może ktoś na trybunach wspamiętał wszystkie zawodniczki, które zdobyły bramki, tak więc 5-0 i zapraszamy na drugą połowę, która już za kilkanaście minut. Zostańcie z nami. Dzień dobry, Mateusz Krajewski, jest ze mną trener Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań, trener Wojciech Weiss, który jest również selekcjonerem reprezentacji kobiet w futsalu. Panie trenerze, pana zespół przegrał spotkanie z Rolnikiem Głogówek 2-1, co zdecydowało o porażce pana drużyny? Co zdecydowało? No wydaje mi się, że gdzieś tam słabszy mecz, zagraliśmy bardzo słabo dzisiaj. Nie wiem, czy to gdzieś tam dziewczyny stresja, jakaś trema, no nie wiem, trudno mi to powiedzieć, słabszy dzień. Tak jak mówiłem tu przed tym meczem, że tutaj wszystkie zespoły są mniej więcej tak wyrównane, że będzie decydowała dyspozycja dnia. No dzisiaj byliśmy słabsi od Rolnika, przegraliśmy, taki jest sport. Czy brak kilku kontuzjowanych zawodniczek mógł mieć duży wpływ na tę porażkę? Wpływ miał na pewno, no bo brakowało nam kluczowych zawodniczek. Natomiast nie możemy się tym tłumaczyć. Graliśmy praktycznie bez tych paru dziewczyn większość sezonu i graliśmy całkiem dobrze. Te dziewczyny, które były dzisiaj na boisku, prezentują też bardzo wysoki poziom sportowy. Także ja bym jakby nie usprawiedliwiał naszej porażki brakiem kilku zawodniczek. W drugim półfinale AZS-UJ odprowadzi 5-0 z UEK-iem Słomiczanką Słomniki. Czy ten wysoki wynik pana zaskakuje? Nie zaskakuje mnie. Może faktycznie wysoki jest troszeczkę, natomiast byłem pewien, że UJ ten mecz wygra. No, jest to w tej chwili zespół chyba poza zasięgiem wszystkich. Ma najlepszy skład, wyrównany, ma 12 czy 14 dziewczyn prezentujących bardzo wysoki poziom. Także no, może faktycznie troszeczkę rozmiary są dla mnie małym zaskoczeniem, natomiast to, że UJ wygrywa, to już na pewno nie. Powiedział trener, że był na turnieju finałowym Mistrzostw Europy w futsalu. Był to pierwszy
finałowy turniej Mistrzostw Europy, pierwsze Mistrzostwa Europy Kobiet w futsalu. Jak pan oceni poziom tego turnieju? W finale Hiszpanki wygrały z Portugalią 4-0, w meczu o trzecie miejsce Rosja pokonała po karnych Ukrainę. No, poziom bardzo wysoki. Hiszpania poza zasięgiem wszystkich, moim zdaniem, zresztą udowodniła to. Graliśmy z nimi w grupie, przegraliśmy 7-0, już wtedy wiedzieliśmy, że jest to zespół, można powiedzieć, z innej planety. Ja już mówiłem wtedy, że to jest zespół, który zdobędzie mistrzostw Europy i faktycznie się nie myliłem. Portugalia również świetny zespół, natomiast w meczu z Hiszpanią no, były kompletnie bez szans. Ukraina, Rosja, są to zespoły gdzieś tam w naszym zasięgu, wydaje mi się. Z Ukrainą nawet wygrywaliśmy, z Rosją gdzieś tam graliśmy jak równy z równym. Natomiast no, są to jeszcze zespoły troszeczkę lepsze od nas, bardziej doświadczone, ograne. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli liga się będzie nasza rozwijała, no to gdzieś tam będziemy mieli szansę do tych zespołów gdzieś tam kiedyś doskoczyć. W przyszłym tygodniu będzie miało miejsce zgrupowanie reprezentacji Polski w futsalu. Polska zagra dwa mecze sparingowe z Białorusią. Chciałem jeszcze zapytać, jakie są dalsze plany reprezentacji Polski kobiet w futsalu? Czy w planach są jeszcze jakieś kolejne mecze, turnieje w tym roku, w kolejnych miesiącach? Tak, oczywiście mamy plany gdzieś tam na czerwiec, koniec roku, natomiast są to takie plany jeszcze niedograne, są na etapie dogrywania. Myślę, że w najbliższym czasie, że tak powiem, będziemy mieli już pewność, gdzie, kiedy i z kim gramy. Dziękuję panu za wywiad. Życzę powodzenia w meczu o trzecie miejsce. Naszym gościem był szkoleniowiec Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań, Wojciech Weiss.
rozpoczynamy drugą połowę półfinału Final Four Ekstraligi Futsalu Kobiet pomiędzy UJ-em a Wandą Sołomiczanką Sołomiki. Przypomnijmy, do przerwy 5-0 prowadzą Jagiellonki po dwóch bramkach. Natalii Sitarz w bramce, Małgorzata Bartosiewicz, Eweliny Bolko i Anny Zapały. A więc taką terminologią z Ligi Hiszpańskiej mamy na tablicy wyników manite wykonaniu u Jagiellonek, które jak na razie pewnie zmierzają w kierunku finału tego sezonu ligi w Ekstralidze futsalu kobiet. Natomiast miejmy nadzieję, że Sołomiczanka podejmie w tym meczu jeszcze walkę i już właśnie one rozpoczynają. Dla formalności, jeżeli Państwo teraz dopiero nas oglądacie od tego momentu, to UJ gra w niebiesko-czarnych strojach, natomiast Sołomiczanka w strojach czerwonych. Jaskółka. Na razie Sołomiczanka z lotną bramkarką. Jaskółka na lewą stronę, teraz piłka. Uwaga, teraz próbowała takiego podania Urszula Kowal, jednak niecelnie i piłkę mają teraz Jagiellonki. Wodarczyk. Jest teraz piłka pod nogami. Nieciąg, próba zagrania do Wodarczyk, jednak zablokowała teraz to wszystko Pietrzyk i mamy tylko wznowienie od autu przez zawodniczki UJ-u. Zawodniczki, które w tym sezonie, przypomnijmy, ligowym, przynajmniej jeszcze nie zaznały gorycze porażki. 10 spotkań w fazie zasadniczej, 10 zwycięstw. Potem w ćwierćfinałach również okazały się zwycięskie, pokonując AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Zobaczmy, teraz broni Król, a strzelała Klaudia Kubaszek. I już wysoki pressing Jagiellonek opłacił się, ponieważ tracą piłkę zawodniczki Wandy. I już Jagiellonki. Izabela Tracz do Kubaszek, przejmuje Sobolewska, zobaczmy, jeszcze próba przejęcia. Ale pewnie teraz w obronie Kubaszek i teraz piłka pod nogami Denisy Mochnackiej, a więc drugiej golkiperki, która zameldowała się na boisku drużynie UJ-u. Zobaczmy teraz okazę i będzie gol! Gol! A więc mamy bramkę honorową dla Wandy w 21 minucie meczu, a zdobywczynią jest, chyba z tego co zauważyłem, Adrianna Sobolewska. Tak więc Wanda, można powiedzieć, na nowo się tutaj rodzi w tym meczu, wracają do gry zawodniczki ze Słomnik. I mamy 5-1, już teraz mają tę bramkę honorową przynajmniej zawodniczki ze Słomnik, a kto wie, może będzie jeszcze dla nich lepiej w drugiej połowie pod tym kątem. Zobaczmy na razie Kubaszek. Chciała zagrać do Wodarczyk, jednak za mocno ta piłka posłana przez zawodniczkę z numerem 14 i piłka pod nogami piłkarek Wandy. Kowal, obok niej Nieciąg, jeszcze Kowal i Mochnacka, piłka w jej rękach. No i proszę, w jedną minutę się udało zrobić zawodniczką Wandy to, czego nie potrafiły zrobić przez 20 minut pierwszej połowy. Więc naprawdę to zwiastuje jeszcze większe emocje w tej drugiej połowie. Tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Jeżeli ktoś myślał, że ta przewaga daje tutaj zwycięstwo, to zawodniczki Wandy mówią nie i będą chciały jeszcze to zmniejszyć i odrobić. Teraz piłka jest w posiadaniu UJ-u. Już zmiany w drużynie Wandy. Ponownie piątka zawodniczek w polu z lotą bramkarką. I już właśnie Wanda konstruuje swój atak. Pietrzyk. Do jaskółki. Wróciły nadzieje i wraca także lotna bramkarz. To jest, mamy 5 zawodniczek w polu. Jaskółka. Do Pietrzyk. Tą bramkarką jest, jak mi się wydaje, Julia Basta. Teraz tak, dokładnie tak. I teraz próba zagrania do Urszuli Kowal, jednak tutaj powalczyła dosyć tak, bardzo przytomnie z Bartosiewicz. Bardzo przytomnie, bo już Małgorzata Bartosiewicz widziała, że bramka jest pusta i zamierzała z pewnością oddać strzał, taki jak w pierwszej połowie, kiedy to udało jej się zaskoczyć pustą bramkarkę, chciałem powiedzieć, ale bramka była pusta, więc zaskoczyła po prostu całą ekipę Wandy. I tym razem Jagiellonki tracą piłkę na połowie swoich rywalek. Mamy piłkę dla Wandy. Jednak już tutaj widzę, w wysokim pressingu była ustawiona Sitarz. Teraz ręka Kinga Wilk, a więc będzie rzut wolny. Pierwsze przewinienie dla Jagiellonek w tej połowie. Chociaż jednak inna decyzja sędziego. Natomiast już zapomnijmy o tej decyzji. To jest przeszłość. Przewinienie po stronie Wandy teraz się pojawiło tutaj na tablicy świetlnej.
Chociaż ręka chociaż ta ręka Kingi Wilk była później. Ale to nieważne. Poprzeczka. Daleki wyrzut, Bartosiewicz. Nie przejęła tego. Nie udało jej się przyjąć. No, wracając z tamtej akcji, to pewnie może jeszcze jakieś popchnięcie przed tą ręką nastąpiło, dlatego przewinienie jednak po stronie Wandy. Teraz out dla UJ-u i rozpocznie Kinga Wilk. Ładocha. Bartosiewicz miała naprzeciw siebie rywalkę i nie udało jej się podać dokładnie. Zmaga się doping fanów UJ-u. No naprawdę wspaniała atmosfera dzisiaj na hali w Piaskach Wielkich. Nie widziałem tutaj jeszcze tylu ludzi. Kinga Wilk. Do Ładochy, Sitarz. Megielonki na razie cierpliwie, Bartosiewicz. Wilk zbiega na wolną pozycję do środka pola, Sitarz. Dobre teraz zagranie, uwaga, jest. Broń król. Teraz Ładocha próbowała sześcia. Ale świetnie Natalia Sitarz dostrzegła gdzieś tam Katarzynę Ładochę, która zniknęła z radarów obrończyń Wandy. Teraz Kinga Wilk w roli takiej rozgrywającej, Sitarz, Bartosiewicz. Daleka piłka w kierunku Ładochy ponownie. Bartosiewicz biega w środek połowy Wandy. Jeszcze Wilk. Wilk będzie szukała teraz tutaj długim podaniem Ładochy. Nie udaje się. Teraz Sitarz dosyć agresywnie weszła z tym atakiem. Tak, ale mimo wszystko zauważyła rywalkę, zauważyła, bo na początku chciała w ogóle tą piłkę kopnąć, ale potem zauważyła, że rywalka jest tam gdzieś. Wyskakuje i schowała nogę. Teraz Sobolewska kontra Ładocha na lewej flance. Sobolewska minęła teraz Ładochę, jeszcze piłka dla Wandy. Zobaczmy, Sobolewska teraz wzięta w kleszcze przez Kingę Wilki, przez Ładochę. Piłka jednak wciąż dla Wandy. I już ponownie mamy na boisku Julię Bastę jako tą lotną bramkarz. Do niej właśnie piłka. Jaskółka. Karcz. Znów Jaskółka. Teraz Basta. Głęboko teraz bronią się Jagiellonki. Oj, ale to podanie między dwie zawodniczki, między Sobolewską i między Jaskółkę. 4 minuty i 24 sekundy tej drugiej połowy za nami. No i przypomnijmy, że w tej połowie właśnie zmniejszyły stratę zawodniczki Wandy. Teraz na boisku Ewelina Bolko, Justyna Maziarz, ona przy piłce, też jest Anna Zapała. Justyna Maziarz, świetny rajd Maziarz, jeszcze Zapała, zobaczmy, będzie okazja, aj teraz. Oj, tam naprawdę niewiele zabrakło, ale teraz Justyna Maziarz wjechała między zawodniczki, no wspaniale, wspaniały dribbling. Chciałem krzyknąć już gol, jednak ta piłka nie znalazła drogi w siatce. Ale naprawdę kolejna wyborna okazja na bramkę dla Jagiellonek. Teraz Sobolewska przy piłce. Sobolewska naciskana przez Wróbel. Kowal. Była blisko Karcz. Zapała i popełnia błąd zawodniczka Wandy. Mamy out dla UJ-u. To podejście Zapały sprawiło, że zawodniczka Wandy nie wiedziała, co ma zrobić, komu podać. Była zamknięta. Teraz Justyna Maziarz. No przed chwilą świetny dribbling. Teraz jednak postanowiła rozegrać to zespołowo. Wróbel, klepka z Bolko, jednak Bolko zablokowane to podanie przez rywalkę. I od autu Jagiellonki. Wróbel. Ucieka tam prawą flanką, Maziarz zauważyła to Bolko, zobaczmy, ale piłka jednak za mocna dla Justyny Maziarz, a więc zawodniczki jednej z najbardziej doświadczonych w zespole Jagiellonek. I piłka dla Wandy Somiczaki, Somniki. Karcz do Janus. I teraz świetnie w obronie Anna Zapała. Sobolewska. No teraz dosyć mocna odpowiedź, kto tutaj będzie lepszy w tym pojedynku ze strony Eweliny Bolko. Rywalka odepchnięta i piłka już wycofana, powiedzmy, z całym ciężarem gry na połowę Wandy. Z powrotem Jagiellonki zaczynają ten wysoki pressing. Nie dają rozgrywać piłki. Urszula Kowal do Natalii Janus. W pressingu Maziarz i Zapała, teraz podanie do Sobolewskiej, jednak nie opanowała tej
futbolówki zawodnika Lafandy. Za mocne podanie. Ale próbują Słomiczanki jednak jakichś akcji ofensywnych, natomiast brakuje tej dokładności głównie w tych atakach. Wróbel, do Zapały. Zapała teraz tutaj chciała uruchomić tym podaniem Maziarz, ale nic z tego Janus. Do Urszuli Kowal wychodzą piłkarki Wandy, przepuszczenie piłki. Jest teraz piłka na lewej flance, jeszcze Kowal, gramy dalej, nie było tutaj faulu. Anna Król teraz dzierży piłkę. Długie podanie i niestety niedokładne. Mochnacka do Bolko. Bolko strata, Kowal jednak bardzo ofiarnie wróbel w obronie. Chyba faul, tak, tak. Tak, teraz faul w ataku Justyny Maziarz. I na ziemię upadła w tej sytuacji Urszula Kowal. Mamy drugi faul dla Jagiellonek na ich koncie, jeżeli chodzi o przewinienia. Natomiast wynik meczu to wciąż 5-1. Oczywiście dla UJ-u. Teraz piłka w kierunku zawodniczki Wandy. Jeszcze walczy teraz wróbel w obronie. Dobrze to zrobiła. I mamy piłkę dla UJ-u właśnie po tym wybloku Natalii Janus. Ja chciałem tutaj przypomnieć, że zawodniczki Wandy mają wyjątkowego pecha do tych zawodów, do Final Four. W ostatnich 2 latach 2 razy 4 miejsce, ale... O tym za chwilę Janus, jeszcze tam akcja zawodniczki Wandy. Teraz Wanda atakuje, ale Izabela Tradzie jest blisko i ona odbiera tę źle przyjętą piłkę. Mochnacka. Jeszcze będzie tutaj okazja, Włodarczyk tutaj na pamięć już z Kubaszek. Tak więc na pewno zawodniczki Wandy chciałyby zdobyć tutaj medal, żeby przerwać tę niefortunną pasę 4. miejsc. I teraz właśnie mamy kolejne przewinienie, teraz Klaudia Kubaszek. Teraz mocno tam potraktowała Julię Szostak, zawodniczka Wandy faulowana w tej sytuacji. Tak, została tutaj tuż przed przyjęciem Szostak popchnięta. To jest nieprzyjemne, bo potem jakby piłka zamiast przyjęcia piłki po prostu zostajesz nią trafiony, kiedy zostajesz tak popchnięty. Teraz Urszula Kowal, piłka do Pietrzyk. Jeszcze Wanda w natarciu, tracą jednak... Jest faulem teraz zawodniczki Wandy. No wściekły teraz Bartosz Knop. Także fani Wandy głośno protestują. Wezwana przez sędzie Urszula Kowal, żółty kartonik dla zawodniczki Wandy. Za te protesty, za te mocne słowa. No ale teraz atmosfera nam się bardzo mocno zagęściła. Już coraz więcej nerwów w obozie Wandy. Czasu coraz mniej na odwrócenie losu w meczu i teraz ta sytuacja pokazała, że jednak te nerwy są na bardzo wysokim poziomie w tym meczu. Już ujot, Wodarczyk. Z przodu jest Kubaszek, na razie Wodarczyk do Izabeli Tracz. Teraz pressingu jest kółka wysoko. Teraz tylko żeby to się nie odbiło czkawką, bo teraz świetne podanie i Kubaszek. Król wychodzi z tego. Jeszcze UJ odzyskuje piłkę. Już teraz na stałe. Włodarczyk. Jest po lewej, nie ciąga, ale ona wybiera Kubaszek, która jest po prawej stronie. Już zmiana pozycji. Szostak przejmuje piłkę i Wanda. Znów doping z trybun dla UJ-u. Pietrzyk. Do Kowal. Szukała teraz faulu. Kowal, jeszcze okazja. Strzał? No, podczas piłka... siatka tylko i wyłącznie. No właśnie chciałem powiedzieć, że trafiła siatkę, ale nie do siatki. I mamy czas i Krzysztof Swół, o ile mnie wzrok nie myli, raczej, bierze ten czas, tak? Raczej na pewno, ponieważ to właśnie Jagiellonki mają teraz piłkę w swoim posiadaniu. No i co można powiedzieć? Na pewno ta druga połowa na razie dla nas dosyć niespodziewana. Zawodniczki Wandy wzięły tutaj oddech głęboki i strzeliły bramkę na początku tej drugiej połowy, już w pierwszej, bodajże chyba minęła pierwsza minuta, tak rozpoczęła się druga i one zdobyły tutaj bramkę na 1-5. Zawodniczki UJ-u już od dłuższego czasu nie potrafią sforsować
tej dobrze, dobrze funkcjonującej w tej drugiej połowie defensywy, więc zobaczymy. No ja mam nadzieję i też uważam, że tutaj Wanda jeszcze postraszy zawodniczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym bardziej, że do końca meczu zostało niecałe 12 minut, a więc trochę czasu jeszcze jest. Natomiast też widziałem w tej przerwie, że Krzysztof Swół pokazywał, żeby trochę mniej nerwowości chyba było w zagraniach Jagiellonek, ponieważ pokazywał, że zbyt szybko pozbywają się piłki, więc myślę, że jeszcze mimo tego wysokiego wyniku wciąż, bo mamy 5-1 dla Jagiellonek, to jednak trener Swół widzi, że UJ stać jeszcze na zdobycie kilku bramek w tym meczu i też z pewnością będzie chciał do tego dążyć. Zobaczmy teraz Sitarz, jednak piłka na linii końcowej. I już Wanda. Wysoko bardzo, znowu Jagiellonki. Teraz bronią taką strefą 3-1 właściwie. I bardzo Siewicz przejmuje i strzał Ładochy! Obok bramki teraz Ładocha próbowała. No właściwie pozycja 100% na stronie bramki. Jeszcze Sitarz, ależ teraz mocno takim pressingiem zaatakowała zawodniczka UJ-u. Jeszcze Wilk, górna piłka, jednak niedokładna. Poprawka teraz po ziemi w kierunku Ładochy. Stracą jeszcze piłkę, ale tylko na chwilkę zawodniczka UJ-u. Bartosiewicz teraz dwie rywalki, jeszcze trzecia tam gdzieś pod nogami chciała zagrać. Sitarz bez faulu. Choć pokazuje tam Natalia Sitarz, że była popychana przez rywalkę. Natomiast no, sędzia nie czuł na to uwagi. Bartosiewicz próbowała założyć gdzieś siatkę Wiktorii Pietrzyk, ale ona pokazała, że nie z nią takie numery i tylko wznowienie z autu. Sitarz. Na krótko z Wilk. Tutaj za bardzo już chciały się zabawić zawodniczki UJ-u i to się nie udało. Na trybunach wciąż wzmaga się doping dla zawodniczek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale na razie piłkę ma Wanda. Kowal. Bez faulu. Gramy dalej. Bartosiewicz wycofuje do Mochnackiej. Kinga Wilgi już się pokazuje. Teraz jednak niedokładnie. No i gdyby Janus to lepiej opanowała. Teraz piłka dla UJ-u. Ale po drugiej stronie boiska z autu. Kapitan Kinga Wilk, Denisa Mochnacka, Bartosiewicz, niedokładnie tam gdzieś w kierunku Bartosza Knopa, który na ławce trenerskiej, zawodniczek Wandy. Teraz strata Wandy, właśnie Sitarz, zobaczmy, klepka jednak trochę nerwowo i Sitarz, poprawka jeszcze niecelna nad poprzeczką. Kolejna okazja dosyć, powiedziałbym, przypadkowa dla UJ-u na bramkę. Natomiast wciąż na tablicy wyników 5-1. Janus do Urszuli Kowal. Ponownie wysoki pressing UJ-u. Janus. Znalazł tym pytaniem Kowal. Jeszcze jest piłkarka Wandy przy piłce na połowie. Kowal przechodzi. Kowal jeszcze. Oj, mogła podać. Mogła znaleźć podanie, ale jest kontra. Ładocha. Niedokładnie. I Janus, jedziemy w drugą stronę. I znowu Kowal. I znowu dribbling. Wybija Ładocha. Teraz bardzo takie szarpane tempo z obu stron, jeżeli chodzi o akcje ofensywne. Ponownie Wanda piątką w ofensywie. Julia Basta jako lotna bramkarka. Jest też na boisku Pietrzyk. Jest również Juszczak. To Jaskółka, przepraszam. Sobolewska właśnie do Jaskółki. Pietrzyk do Basty. Na razie nie presują Jagiellonki. No też jest ich o jedno mniej w polu, więc teraz nie ma co presować. Oj, teraz było blisko straty, gdy była Docha. Potem była uprzedzona przez Sobolewską i Sobolewska zagarnęła, by tę piłkę to naprawdę mogło być groźnie dla UJ-u. Jedna piłka tylko od autu. Leci czas, jednak zdążyła Ładocha z tym wznowieniem. Maziarz. Maziarz kontra dwie rywalki. Ale nikt jej nie krzyknął, że ma plecy i Sobolewska odbiera tę piłkę. Piłka wciąż w boisku. Pietrzyk do Jaskółki. Wiktoria Pietrzyk do Urszuli Kowal. Ucieka tam Jaskółka prawą stroną. Zobaczmy, bo za długo zwlekała Kowal. Tam Jaskółka już od paru sekund była niekryta. Można ją było uruchomić jakimś świetnym podaniem, ale teraz Kowal walczy. Gdzieś tam zakleszczyły się nogami
rywalki. Teraz Jaskółka, zobaczmy, w akcji jest Wanda. Jaskółka do Sobolewskiej, jednak niecelnie i już ujot. Zapała i Maziarz, 2-1. Zobaczmy teraz, świetnie Pietrzyk. Wspaniałe przejęcie. No gdyby teraz nie ta interwencja Pietrzyk, to kto wie, jeszcze okazja. I teraz Bolko, no i wspaniale, teraz mieliśmy festiwal świetnych odbiorów w defensywie. Dużo miejsca na boisku Bolko. Jednak do Maziarz za mocno. Ale naprawdę, gdyby teraz Pietrzyk na połowie swojej drużyny nie powstrzymała tam Maziarz z tym podaniem, to naprawdę pozycja do strzału więcej niż 100% dla zawodniczki UJ-u. No nie byłoby kolorowo, na pewno dla Anny Król, która w bramce Wandy. I znowu Jagiellonki, kiedy tylko cztery zawodniczki Wandy znajdują się w polu, to Jagiellonki od razu presują, wycofują się tylko wtedy, kiedy wprowadzają bramkarkę lotną. Ewelina Bolko do Natalii Wróbel, najmłodszej w zespole. Anna Zapała. Bolko jednak teraz... A, udało się, udało się. Piłka w boisku, Wróbel walczy tam przy linii bocznej. Piłka jednak dla Słomiczanki. Do końca nieco ponad 8 minut. Wraca Basta z tym w tej niebieskiej koszulce, która jest błękitna najbardziej, która symbolizuje to, że ona jest bramkarką, która gra w polu. Karcz. Na prawej flance jest Szostak, na razie piłka pod nogami Basty. Ale to podanie niecelne i Ujoc już ma piłkę w swoim posiadaniu. Zacznie Ewelina Bolko. Maziarz. W kierunku Wróbel, Wróbel kontra Karcz. Wróbel miała rywalkę na plecach i zdecydowała odegrać piłkę do Bolko. Teraz presują zawodniczki Wandy. I prawie skutecznie, ponieważ gdyby Mochnacka teraz nie złapała tej piłki, mogło to być nawet zagrożenie bramkowe. Zapała do Bolko. Bolko podanie zwrotne. Maziarz. Jest tu Justyna Maziarz, ale traci. Ona traci. Jeszcze Jaskółka ucieka teraz piłką Wróbel lewą stroną. Jest na razie osamotniona zawodniczka UJ-u i blokuje ją Karcz. Wróbel bardzo blisko prowadziła piłkę przy nodze, tam dwie rywalki potrzebowały dwóch po prostu zawodniczek piłkarki Wandy, aby zatrzymać Natalię Wróbel. I właśnie ona, do Maziarz. Na prawej stronie jest teraz Bolko, Zapała. Znów Bolko w kierunku Wróbel. Wróbel jednak teraz ta piłka nie do końca opanowana i mamy wznowienie przez Annę Król. Teraz piłka w kierunku Szostak, ale traci zawodniczka Wandy, jeszcze goni Wróbel piłkę i nie utrzymała jej się to w boisku. Już zmiany, ponownie Basta, ponownie Pietrzyk i Kowal w drużynie Wandy, już w ujocie też zmiany. Mamy Kubaszek, Wodarczyk, Nieciąg i Tracz, a więc kolejna czwórka się zmieniła. Wanda planuje tutaj zmasowany atak. Oj, no i niestety to się nie udało, to się na planach zakończyło. I teraz Kubaszek do Mochnackiej. No i tutaj teraz trochę niedokładne zagranie. Musiała się ratować takim nabiciem rywalki Klaudia Kubaszek. Pamiętajmy, że bramkarka ma 3 sekundy na wznowienie gry albo po podaniu od koleżanki, albo w ogóle z wznowienia od linii końcowej. Po tym czasie jest to traktowane jako przewinienie techniczne. I znowu Jot. Kubaszek teraz musi się z tą piłką cofnąć na miejsce wznowienia gry. Nieciąg. W kierunku Kubaszek. Dobra piłka, celna przede wszystkim. Jeszcze Kowal w obronie. I out dla Jotu teraz bliżej pola karnego. Wandy Sumiczaki, Sumiczki. No troszkę nam się uspokoił ten mecz już od dobrych 12 minut. Nie widzieliśmy tutaj żadnej bramki. Więc jaki plan mają Jagiellonki na rozegranie tego autu? Nieciąg, Nieciąg ładnie zabrała nad bramką. Ale teraz ładny dribbling Nieciąg, zgubiła rywalkę tym balansem ciała. Ale miała na lewej nodze, prawa jest jej lepszą. Pietrzyk do Jaskółki. Znów wysoki pressing UJ-u. Kowal. Strata, Tracz, Włodarczyk. I czy to jest akcja bramkowa? Nie, to nie jest akcja bramkowa, ponieważ
obronie świetnie spisała się Wiktoria Pietrzyk. Nie pierwszy raz dzisiaj świetnie się spisuje w obronie. Piłka dla UJ-u z linii bocznej, znów nie ciąg. Teraz na prawej nodze miała piłkę, jednak strata. Wychodzi Pietrzyk, Pietrzyk kontra dwie rywalki, jeszcze tam walczy z Izabelą Tracz, jednak piłka kończy swoją drogę na linii bocznej i piłka jest też w posiadaniu UJ-u, a więc strata całego ataku dla Wandy. Kubaszek. Do nieciąg. Łodarczyk naciskana, ale pokazała się tutaj Tracz, pomogła koleżankom, które były z tyłu. Sobolewska przejmuje. Teraz Kubaszek ją goni, jeszcze Sobolewska. Pod nogami Tracz, ale siła złego na jednego, już dwie rywalki osaczyły Sobolewską. I od własnej bramki Denisa Mochnacka. Kubaszek do Tracz. Teraz Kubaszek, świetna piłka, jednak za mocna chyba dla Wodarczyk. No teraz wściekły Krzysztof Swół, nawet tam kopnął w baner, który jest postawiony obok jego ławki trenerskiej. Jeszcze teraz Pietrzyk wybija trochę na aferę. Bo to też któryś raz, kiedy zawodniczki UJ-u mają, właściwie dostają perfekcyjne podanie i wystarczy tylko przyjąć i oddać strzał, bo byłyby, gdyby po przyjęciu byłyby sam na sam z bramkarzem, z bramkarką, ale... Teraz Kinga Wilk tak na uwolnienie, żeby dać czas na zmianę swoim koleżankom z drużyny. Do końca 5 minut i 5 sekund. Na tablicy wciąż wynik 5-1 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i to Jagiellonki są bliższe występu w tym wielkim finale, który jutro o 15:00 na tej samej hali, a tam już czeka zespół Rolnika Głogówek. Bartosiewicz po piłce teraz. Obok niej Janus, tym razem piłka pod nogami Ładochy. Kinga Wilk. Przejęcie, kto wyjdzie zwycięsko z tego, tak, zawodniczki Wandy, Karcz. Prawą flanką ucieka Juszczak, na razie piłka przez środek zagrana, jeszcze Juszczak walczy z Sitasz, Sitasz przyjmuje i teraz kontra. Dwie na jedną, znów Sitasz ma po lewej, Bartosiewicz, Bartosiewicz i co? I nie ma bramki. Zabrakło teraz szczęścia dla Bartosiewicz, ale naprawdę okazja kolejny raz wyborna. Natomiast wciąż bezskutecznie w tej połowie Jagiellonki starają się o bramkę. Na razie wznowienie z autu. Ładocha, ona wznowi. Gramy na gwizdek. Do Sitasz. Sitasz, czy zdecyduje się na strzał? Nie. Odgrywa do Ładochy i strata. Mnożą się te straty po stronie UJ-u. I teraz stratą rewanżują się niejako piłkarki Wandy. Błąd indywidualny zawodniczki Zasłonik. Teraz Kinga Wilk przy piłce. Daleko w kierunku Sitasz. Obok niej Juszczak. Jeszcze Sitasz. Teraz świetnie technicznie tutaj załatwiła rywalki Natalia Sitasz. Bardzo ładna akcja. Aj, gdyby teraz to przeszło do Wilk, naprawdę byłaby świetna okazja po raz kolejny. Natomiast znów takie próbki kombinacyjnej, szybkiej gry na jeden kontakt w wykonaniu Jagiellonek. To z pewnością może się podobać kibicom. Na razie Sitasz przejmuje piłkę, zobaczmy, Sitasz! Broni król! Król znowu górą w tym pojedynku, sam na sam. No już teraz naprawdę w opałach potężnych są piłkarki Wandy. Sitasz znowu miała szansę na bramkę. I szuka hat-tricka. Teraz piłka po drugiej stronie, Wanda w ataku, jednak przy piłce tam... Patrycja Gruchacz, ona jeszcze nie widzieliśmy chyba jej na parkiecie, o ile się nie mylę. Teraz Natalia Janus w kierunku właśnie zawodniczki, o teraz której mówiliśmy. Strzał. I teraz zablokowana przez Bartosiewicz Karcz. Już wchodzi na boisko Basta, wchodzi również Pietrzyk, Kowal i Jaskółka. A więc znów tą czwórką, która gra najczęściej, wychodzą do tego ataku piłkarki Wandy. Właściwie to piątką wychodzą teraz do ataku. Natomiast oczywiście tą piątą zawodniczką jest Gruchacz. Teraz Pietrzyk. Strzał! I Mochnacka, ale... I teraz zablokowana przez chyba zawodniczkę Wandy. Ale nie nic wiem... nie ma, tak pokazuje sędzia. Gramy dalej. Kowal. Kowal, strzał Mochnacka.
Natomiast też pretensje teraz zawodniczek ujął to do tego, że mogła za bardzo absorbować uwagę bramkarki, piłkarka Wandy. Oj, bardzo groźne kolejne uderzenie. No teraz rozochociła się tam na lewej stronie Julia Basta. Jakby piłka w polu bramkowym dla golkiperki jest nietykalna i właściwie nikt nie może przechodzić jej we wznowieniu gry. A teraz to wznowienie przez Mochnacką, kiedy próbowała strzału na bramkę rywala z własnej połowy, naprawdę mogło tutaj być przerwane lekko przez przeciwniczkę, jednak nie było gwizdka, zobaczcie, Zapała. Ania Zapała, teraz do Eweliny Bolko, ona pomaga, jest na lewej Wróbel, do Zapały! Zablokowana jeszcze, walczy tam ambitnie Wróbel, na razie Maziarz na połowie boiska, klepka z Wróbel, Maziarz, dobre zagranie, Maziarz, broń król! No, Ania Król mimo wszystko bardzo dużo piłek dzisiaj obroniła. Nie była w stanie zatrzymać tych pięciu najważniejszych strzałów w tym meczu dla UJ-u, ale resztę wspaniale naprawdę broni. I znów UJ, Justyna Maziarz. Do końca gry 2 minuty 20 sekund, wciąż 5 do 1 dla zawodniczek Krzysztofa Swoła w tym półfinale Final Four Ekstraligi Futsalu Kobiet. Zapała. Zapała, już nie forsują tempa Jagiellonki. Chcą tutaj spokojnie dograć raczej ten mecz. Mają komfort w wyniku, mają również komfort czasu, ponieważ jest go niewiele. Bolko. Bolko do Zapały, do końca 2 minuty. Zapała, Maziarz, ona się tutaj może jeszcze o jakiś dribbling pokusi. Bolko walczy tam z dwiema rywalkami, teraz świetnie Wróbel. Jednak traci piłkę zawodniczka UJ-u i już kontra Wandy. Szostak. Szostak, Mochnacka broni. Mochnacka rozpoczyna i jest Justyna Maziarz, to będzie sam na sam. Szuka bramki Maziarz i nie ma. Siatka tylko i wyłącznie. Dobre wznowienie Denisy Mochnackiej. Od razu tutaj wypuściła na wolną pozycję Justynę Maziarz. A i tutaj gdzieś piłka zapodziała się pod nogami Julii Szostak. I już UJ w kolejnej akcji ucieka lewą flanką Wróbel, górna piłka do niej właśnie od Maziarz. Jednak zabrakło teraz tutaj z przyjęciem. Chyba na przyjęcie piłki Wróbel. Do końca minuta i 20 sekund, do końca tego drugiego półfinałowego spotkania. Piłka dla UJ-u. Jeszcze jedna okazja, możliwość akcji dającej bramkę numer 6 w tym meczu dla Jagiellonek. Na razie Sitarz dwie bramki, po jednej Bartosiewicz, Bolko i Zapała. Zobaczmy, strzał bardzo Maziarz. Groźny, ale Anna Król wciąż czujna. Piłka w kierunku okienka bramki Anny Król w tej chwili przez Justynę Maziarz była posłana. I to właśnie ona będzie wznawiała grę z narożnika boiska. Jest Bolko, do niej piłka. Bolko, ładne odejście w Wróbel obok bramki. Ale kolejny rzut rożny, tak, tak. Próbują teraz niemalże wjechać do bramki rywalek piłkarki UJ-u. Jeszcze zobaczmy Wróbel w środku pola karnego. Maziarz górą do Zapały nad bramką. Wysoko nad bramką. Do końca minuta i 2 sekundy. Czterobramkowa przewaga zawodniczek UJ-u. Karcz w kierunku Sobolewskiej. Ona zdobyła bramkę dla Wandy, na razie honorową w tym meczu. No i czy pokuszą się tutaj o przynajmniej zdobyć tej drugiej bramki jeszcze zawodniczki? No pokusić, na pewno się będą chciały pokusić, ale czy to im się uda? Walczą o chociaż kosmetyczną zmianę tego wyniku piłkarki Wandy. Jaskółka do Pietrzyk. Znów Jaskółka, na lewej flance jest Basta, na razie Pietrzyk. Do Basty. Ale nie ma z kim grać, pokazuje Pietrzyk, Jaskółka teraz, aj, przestraszyła się Sobolewska tego zamarkowanego wykopu Klaudii Kupaszek. Pół minuty meczu. UJ jeszcze w jednej akcji, zobaczmy, Izabela Tracz. W kierunku Wodarczyk, jednak piłka za mocna, mamy wznowienie przez Wandę, Słomiczaki, Słomiki. I równo 20 sekund do końca, no i myślę, że już spokojnie możemy to powiedzieć, że w wielkim finale jutro o 15 wystąpią zawodniczki UJ-u i zmierzą się tam ze zwycięzczyniami pierwszego półfinału z zawodniczkami Rolnika Głogówek. A zawodniczki Wandy zmierzą się
z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza z Poznania w meczu o trzecie miejsce i ten mecz będzie miał miejsce właśnie tutaj na hali, na Piaskach Wielkich o godzinie 13. Tak więc zapraszamy już bardzo serdecznie na tę transmisję, natomiast my śledzimy jeszcze to, co dzieje się w końcówce tego meczu. Na razie leży na boisku piłkarka Wandy po jednej z interwencji, trochę niefortunnej dla niej, ze strony rywalki. Zobaczmy, teraz mamy... Chyba Urszula Kowal leży na parkiecie. Mamy też pomoc właśnie medyczną ze strony fizjoterapeuty Wandy Sominki. Mamy też w razie czego oczywiście ratownika medycznego przy linii bocznej. No już drugi raz mamy takie obrazy, kiedy zawodniczka Wandy leży poturbowana na boisku. No miejmy nadzieję, że to nic poważnego, szczególnie szkoda by było, gdyby 8 sekund przed końcem tego spotkania zdarzyła się tam jakaś kontuzja. Ale Kowal już wstaje, pewnie zaraz zostanie oklaski, tak właśnie dostaje oklaski od kibiców Wandy. Od sztabu UJOT-u również Krzysztof Swół też był, brawo, tak więc fair play do samego końca, to się oczywiście chwali. Natomiast piłkę ma UJOT na te 7,5 sekundy przed końcem meczu. Futbolówkę będzie posyłała do gry Klaudia Kubaszek. I zobaczmy, to czy będzie jeszcze okazja. To będzie długie wznowienie, tam gdzieś olanie ciąg i zatracz. I właśnie dośrodkowanie takie, rodem z boisk piłkarskich bardziej niż z futsalowych parkietów. I zobaczmy, ostatnie akordy tego meczu. Sobolewska, jeszcze piłka pod Kubaszek nogami. Będzie jeszcze jakiś strzał. Nie, nie, koniec tego spotkania. Świętują krakowianki. One będą chciały zrobić w tym sezonie dublet. Będą chciały do tych akademickich mistrzostw Polski, do tego mistrzostwa akademickiego dorzucić jeszcze mistrzostwo Polski. Nadal są niepokonane w sezonie futsalowym. I teraz została tylko jedna, ostatnia przeszkoda do osiągnięcia celu. Mianowicie Rolnik Głogówek. 13 zwycięstw z rzędu w tym sezonie ligowym dla Jagiellonek, jeżeli chodzi o boiska futsalowe. I czy ta 13 przyniesie dobry omen? Szczęśliwa czy pechowa 13? Zobaczymy. Tak. W każdym razie pewne jest to, że zawodniczki UJOT-u meldują się w wielkim finale Final Four. Ekstraligi futsalów będą walczyły o 5, czy nawet 6 medal z rzędu tej imprezy i o 4 medal złoty, co byłoby chyba rekordem w historii Ekstraligi futsalu. Natomiast za te emocje i za te 6 bramek, które mogliśmy komentować i oglądać razem z Państwem, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Paweł Krusz i Wojciech Słucha. Zapraszamy oczywiście na transmisję z meczów jutrzejszych o 3 miejsce o 13 i finału o 15. Tak więc miłego wieczoru i do usłyszenia. Do usłyszenia. City slickers, come to my party. Hey, hey, come out to play. All you city slickers, time to make hay. They line up for miles around, waiting on Cletus to come on down, selling some of his homemade stash. They line up with piles of cash, buying 2, 3, 4 at a time. Cletus Johnson was riding high, yeah, making that hay. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mateusz Krajewski, jest ze mną Ewelina Bolko z AZS-u UJOT, wybrana najlepszą zawodniczką drugiego meczu półfinałowego. Ewelina, powiedz mi, jak to jest, po raz trzeci w tym sezonie pokonujecie groźnego przeciwnika Wandę UEK, Słomniczankę Słomniki, cały czas znajdujecie sposób na tę drużynę, w czym tkwi ten właśnie sposób na tę drużynę?
Myślę, że chodzi o to, żeby każda wykonywała swoje zadania w 100%. Jeśli każdy wykona swoje zadanie w 100% dobrze, to wpływa to pozytywnie na cały zespół i to jest ten klucz, żeby wyniki były korzystne. Zastanawiam się, czy ćwiczycie na treningach takie sytuacje, kiedy drużyna przeciwna decyduje się na grę bez bramkarza. Czy próbujecie strzelać podczas treningów właśnie z własnej połowy, bo w tym spotkaniu zdobyłyście 2 gole w taki sposób i w poprzednich meczach ligowych gole też padały właśnie w takim stylu. Wiadomo, trenujemy takie sytuacje, gry w przewadze, kiedy to my jesteśmy w defensywie i to jest też kwestia szczęścia. No wiadomo, że to jest ułamek sekundy, gdzie bramkarka czy zawodniczka musi podjąć decyzję. Dziś nam dopisało, 2 bramki strzeliłyśmy grając w defensywie i bardzo się z tego cieszymy. Zaskoczył Cię wynik pierwszego meczu półfinałowego, że to akurat Rolnik pokonał faworyzowaną drużynę z Poznania. Jak w ogóle ocenisz to spotkanie? Gdzie widzisz słabe, mocne punkty Rolnika Głogówek? Zresztą tę drużynę też bardzo dobrze znacie, przecież rywalizujecie co roku po kilka razy właśnie z drużyną z Głogów. Na pewno jest to zaskoczenie dla nas. Spodziewałyśmy się, że jednak UAM Poznań zwycięży, no ale taki jest sport. Czasem właśnie bramka w ostatnich minutach spowoduje to, że już się nie da dogonić wyniku, chociaż my pokazałyśmy na lampach, że trzeba grać do końca i nawet udało nam się 15 sekund przed końcem grać. Także kluczem będzie walka do końca i nieodpuszczanie ani metra boiska. Dziękuję bardzo serdecznie Ewelinie Bolko za tę rozmowę i życzę powodzenia w meczu finałowym. Powodzenia.